Siła jest. Dobra, witamy wszystkich. Witamy kolejna audycja. Która? 46 chyba. 6. Tak, jak tam Michał? Idzie pakowanie. Słyszałem, pakowanie że idzie, napierdalasz na siłowni już. Jaka siłownia? Na MMA napierdalam, nie na siłowni. Nie kłam. Nie. Teraz siłownia, więcej siłowni nie ma walki, nie ma MMA. To. Proste, kurde, nie będziesz napierdalał, żeby sobie, nie wiem, porozciągać kolana, kurde, w prawe. Nie trzeba trenować, ja już masę dobiłem, zobacz. Jak? Łaporośny. O kurde. Chlebie, zobacz. Jak wielki, kurwa, chlebie piekarskie. Siła jest, kurde, prawdziwa. To zajebiście, kurde. Robert, co z tym, kurde? Teraz jest lipa, kurde, nic się nie dzieje, nie ma żadnego, kurde, gadania. Co tak, nie wiem, co się dzieje, każdy pouciekał, chyba każdy na euro. Na euro, ale co? Już Polacy odpadli, no to lipa totalna. No trochę. Do rady tyle daliśmy i nic z tego nie wyszło. I pochlali i koniec. Tak, mówiłem, że było chlali tych Czeków, a wyszło, że sami się nachlali. Może nie zrozumieli dobrze. Może myśleć, że kurde, jak wypijemy sobie, to wygramy. Tak. Następnym razem my przyjedziemy z Michałem i będziemy, kurde, trenować. Trenować drużynę musimy, kurde, bo widać... Czy pilnować musimy z batem, stać? Mi się wydaje, że wiesz, że kurde, to jednak trzeba 24 godziny trenować, tam nie ma, kurde, nie ma wolnego. No jak, tak, jak nie ma żadnego picia, nie ma dziwki. Dziwki na pewno na dziwki poszli. Całą siłę pchali komuś w dupę. O kurde, ciekawe komu, kurde. O to zaraz na Koksu, zaraz się posadzą, że myślisz, że reprezentacja Polski jest gejami, kurde. Ja nie, no mówię, no nie wiem, ktoś może jest tam gejami. Może, nigdy nie wiadomo, ale wiesz, może dziwki wzięli, całą siłę zostawili, no to teraz powiem cipkę, kurde. No to lepiej. Jak chciałbym było grać, no to koniec już. Ale mi się wydaje, kurde, nie jest tak źle, bo zaraz wszyscy będą płakać, że wytykamy palcem, że reprezentacja Polski, kurde, nie... No co płakać? Co to wytykać palcem? Jest realność. Przepierdolili, jest realność. Trzeba napierdalać teraz, się przygotować się na siłownię. A nie tak. Właśnie, ej, może oni zamiast, kurde, w piłkę napierdalać na siłownię. Siłownia jest wszystko. Każdy sport związa się z siłownią. I dlatego, że no, nie byli na siłowni, no tak i nie. No to tak, słuchaj, słuchaj, w Las Vegas tutaj każdy, aż fajtery chodzą na siłownię. No tak. Kto się bije w klatce, też chodzą na siłownię. Nie lubią, ale chodzą, tak. Ale chodzą, napierdalam, tak. Żeby siły były i jakoś wyglądały, nie? No. A nie tak tylko do worka, nie? Co to jest z trenowania? Do worka, kurde. Bije. Nie, ale wiesz, są różne sposoby. Czyli Robert, kurde, co jest grane, bo wiesz, mówią, że szukasz partnera do sparingu, nie do sparingu. Jakiego partnera szukasz? No, do bicia. Ja? Ja nie szukam żadnych partnerów. Nie partnerów. No, szukasz wrogów do bicia. Wrogów? Ja się nie biję, ja dobry chłopak jestem. Aha. Czyli nie będzie. Czyli nie będzie walki. Walki? Nie będzie walki. Koniec. Żadnej walki nie będzie. To już nie wiem, kurde. A może jak ktoś wkurwi, to pójdę, pierdol spuszczę. No dlatego. I będzie koniec. Dlatego tam skrobią do drzwi ostro, żebyś, kurde, z kimś walczył. Mówiłeś, że MMA tak, kurde. Wcale na dupcie, zobacz. O, Michał, skąd tutaj taką znalazłeś? No znalazłem, ona wiesz, to jest ta dupcia niby na euro ją tam znaleźli gdzieś tam w trybunach, to jest modelka. I zaraz zaraz ubranie i słowa krytyki zaraz się posunęły. Czekaj, jak on się nazywa, chyba Natalia jakoś tam, kurde, czekaj, zaraz ci powiem, jak on się nazywa. Natalia Siwiec. Każdy krytykuje już. No nie, no mówią, że ma zwisy, że plastikowa jest, że nie ma że ma fatalny zegarek, że ma złą tą obrożę, ten naszyjnik na ten i już ją tak ją zjechali, stary, że jest koniec. Że znaczy jest bardzo popularna przez to, że ją zjechali, nie? No. Ale że niby ją tam, wiesz, pewnie coś tam ustawili media, nie? Że wiadomo, że ją wypromowali w jakiś sposób, tak. No ale kurde, no rura jest niesamowita. I zamiast, wiesz, i to większość lasek ją krytykuje. Jak zobaczysz te laski, kurde, patrzą, kurde, i krytykują. No, każdy zazdrosny, wiesz? No tak, no niestety tak jest, ale zobacz, kurwa, zajebista dupcia na maksa. Krytykuje każdego tam, każdy. Żeby tylko krytykować. Pokaż więcej zdjęć. Nie mamy na golasa, ale zobacz na przykład. Czekaj. Pokaż więcej mi zdjęcia, nie czytaj. Ja tam nie wiem, co oni tam piszą. Takie tak bzdury. No, za daleko poszłeś, za daleko. Więcej było tam zdjęć. Nie no, rura jest niesamowita i w jakichś tam, w reklamach też grała. Czekaj, no właśnie patrzę, tutaj nie? Nie, na górze jest. No, o, tutaj dużo. No to jest tylko jedno, raz, dwa, tu buziaka ci puszczę. Tak? Dla mnie? No. O, Michał, ja pierniczę. O, tu jest, zobacz, już 5 zdjęć. Raz. O, zobacz, no nogi, widać je? Aha. No. Ciekawe, czy ma botox, czy nie? Botox, czy nie? Ale w usta też sobie założył botox, nie jest ustach, czy jest ustach? My nic nie wiemy na temat botoxu. O, zobacz, no jest, słuchaj, to jest taka maszyna, że jest koniec. Ale wiesz, dużo ludzi zakompleksionych właśnie mówi, że zaraz, kurde, że jest fatalna, że to nie jest w ogóle, wiesz, kobieta, że wygląda jak facet. O co jak facet? Że ma żuchwet. O co oni chcą, kurde? Lepiej, żeby się baba w worek ubrała, tak, za straganem, tak. I żeby się nie pokazywała nigdzie, bo się pokazywać gdziekolwiek publicznie... A zęby pokazuje? Zęby ma zajebiste. Ma fajne, nie? Tak. Wiesz, bo ja... Patrzysz na zęby. Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Czekaj, zaraz... Trzeba na zęby od razu patrzeć, Michał. Pierwsza rzecz. Kurde, nie ciągle. Ma chyba fajny. Nie, no ma zajebiste. Jest. No wiesz, jeszcze najgorsze sprawy. Laska fajnie wygląda, się uśmiechnie, zęby krzywe ma. Nie, to jest... Krzywe to jeszcze można wyprostować, nie? Tak. Krzywe to można, kurde, wyprostować możesz, no. Ręcznie. Prostuje. Ale nie, kurde, rura niesamowita jest, ale oczywiście... Wiesz, to jest tak jak ktoś się pokazuje pierwszy raz i wiesz, oni już mówią, że ona jest tam celebrytką, tam nie wiadomo czym, że nagle się popularna zrobiła, bo tam przez euro. Kurde, mi się wydaje, że każdy, jak chce być popularny i jeżeli to jest twoim jakimś, nie wiem, priorytetem życiowym, to możesz to zrobić, nie? No tak. Kto nie może, kurde, zrobić? Zrób kilka filmików w YouTube, to co robisz najlepiej w życiu, się z tym zaprezentuj i może cię ktoś tam zaakceptuje. Niestety nie każdy może być taki. Nie każdy może być? Tak. Znaczy w ich głowach nie każdy może być. Każdy może być. Może być, ale wiesz. Ale nie każdy, wiesz. Nie każdy jest dobry w tę samą rzecz, nie? No tak. Niestety jest, wiesz, ktoś inny może dobry w piłkę gra. Ja na piłkę się nie daję, ja dobry jestem kupować bicepsy. Tak, no ale słuchaj, jeżeli ktoś chce na przykład zabłysnąć gdzieś tam, no to może się pokazać z tej strony, nie? No to tak, ze swojej strony co on robi, nie? Tej najlepszej jest dobre. Jest najlepszy w tym, nie? A nie tak, że przyjdzie chodzielec, ja mam najlepszy bicepsy, powiem. I też może zabłysnąć, bo są takie filmiki, kurde. No tak, się wyśmieją ludzie. Żadna maksa, kurde. Ale mi się wydaje, że ludzie nie powinni się bać tego, co chcą pokazać, bo właśnie krytyka, właśnie to jest chyba najgorsza rzecz, bo wiara się kieruje tym, co ludzie piszą. A co ci nam chodzi, co ludzie piszą? Lepiej to niczym nie patrzeć. Zawsze ktoś będzie pierdolił, to już jest normalne. To jest normalne. Każdemu nie doradzisz. Czy znajdzie coś. Są takie trolle, nawet wiesz, pod filmikami piszą jakieś tam pierdoły, ale są takie, normalnie to są już ludzie psychole, bo tak się uczepią jak rzep. Wiesz, gość normalnie chodzi na different IP addresses do kolegów i się loguje, żeby coś tam napisać i przypierdolić. To jest dla mnie już, nie masz życia własnego, jest tyle rzeczy, edukuj się, czytaj, ucz się, godź na siłownię, obojętnie, rób to, co kochasz i tyle, i będzie okej, bo taka jest lipa, kurde. No, dobra, co jeszcze, co mamy? Wiesz co, dzisiaj nie będziemy pierdolić dużo, bo wakacje, nikt nas nie słucha. Nikt nas nie słucha, kurde, już jest rankingi, lecą w dół, jest masakra. Że jest lipa, to dawaj pytania, jak się odpowiemy. Idziemy od razu? Jedziemy jednym ciągiem. Jedziemy. Dobra, idziemy, pytania, kurde. Pytania... Training. Radio Koksu. Mam zamiar ćwiczyć na poważnie, tylko nie wiem od jakiej partii mięśni zacząć. Mam nadzieję, że coś mi podzielić. O jakiej partii? Wszystkie partie trzeba ćwiczyć. Ale dużo ludzi nie mają pojęcia, ja nie wiem. Jak oni to... Przecież ja też, ja miałem 14 lat, zacząłem ćwiczyć, to nie miałem w ogóle pojęcia. Ani było nikogo, ani internetu nie było kiedyś. Nie miałem żadnego internetu, gdzie to? Książki były jakieś, a gdzie czytałeś? No, jakieś tam, wiesz, Arnoldo, książki, jakieś gazety takie było do kupienia, ale to też taki lipny, no. Za dużo informacji nie było. Po prostu brać, jakieś treningi, o, dobra, zobaczyło się, jakiś trening się spisało i się robiło, nie? Tak, tak, tak. Więc mi się wydaje, że problem jest w tym, że wiara bardzo polega na tym, wiesz, że jak zrobisz tam trening 10% lepiej czy 20% lepiej, no to zaraz będziesz miał 20% wzrostu więcej. No ale słuchaj, dużo wiary teraz nie chcesz, już oni nie chcą aż szukać informacji. A i tu jest ten... Daj mi trening, to będę ćwiczył. Tak, tak. Przynieś jeszcze ciężarkę ci, daj mi ten... No, tak. Daj mi bicepsa, to ci przykleję do bicepsa. Tak, najlepiej będzie. No właśnie. Leniwy są ludzie, to jest tak, taka sprawa, że są leniwy. Poszukać informacji, się dowiedzieć o czymś. No mówią, że na internecie nie ma tego, przecież wchodzisz, tego jest masa. Teraz tak, nie ma, jak to nie ma? I ja pierdzielę, że... Nie, masakra. Lipa jest, dla takich leniwych gości to nic nie doradzamy, bo jest lipa, tak, żeby dobra, wziąć się za roboty. Teraz będziemy, kurde, to odsysać. Dobra. Znowu pytanie. Dotyczy mięśni brzucha, ponieważ mam taki problem, jeżeli wykonywałem ćwiczenia brzucha, później dostaję biegunki i zawsze to się tak kończy, nie wiem co mam robić, nie chcę wyglądać jak Najman i jego broiler. Biegunki, co to jest? Krems? Nie, straczka. Biegunki, straczka? Pierwszy raz słyszę tak. Biegunka, biegniesz jak biegunka. To jest pomysł. No to ja nie rozumiem, to coś takiego. Może się naje za dużo przed treningiem. Może zżar ziemniaki i ma biegunkę, głupie pytanie. Nie, masz problem, gościu, kurde, musisz iść do lekarza. No, do lekarza, kurde. Dobra, co tam jeszcze? Trening. Czy jeszcze jakiś trening? Odżywianie. Napić. Ja pierdolę. Wodę mam, wodę, zobacz. Chłopaki, mam do was pytanie odnośnie aerobów. Gdzie je wykonywać? Jedni mówią, że powinieneś to robić na czczo, drugi po posiłku, a drudzy zalecają robić to rano po spożyciu PCA glutaminy. Co takiego? Mam pytanie o aeroby, kiedy robisz? No aeroby już mówiliśmy 1000 razy, że... No to jeszcze raz powiedz. BCA wrzać, spalaczy na pusty żołądek i rano w ogóle, jak staniesz, napierdalasz, to wtedy... A inaczej to w ogóle, moim zdaniem... Po treningu, co tam po treningu ci da? Bez sensu. Naładowany jesteś węglami przez cały dzień i potem tylko je spalasz w ciągu ten. Mi się wydaje, że to jest ten, nawet jak na, wiesz, nie tylko w Gold Gymie, Las Vegas, Adlery Club, te wszystkie te dobiegania, treadmille, te wszystkie rzeczy, to jest, nie wiem, jakieś... 70%, 60% sprzętu na siłowni. No. I wiara po prostu po robocie nawpierdalają się wszystkiego i idą spalać tłuszcz. Tak. Biegać. Co to jest w ogóle za mentalność? To zabieganie, trzeba ciężarami napierdalać. Jest ciężarami, no to spalisz 10 razy tyle kalorii niż tak, to jest na bieżni. Chyba że ktoś robi tak, wiesz... Co tam ci da to w ogóle? No pomocy dla serca, nie? Żeby... A co to pomocy? Słuchaj. Napierdalać ciężar, to serce chodzi tak, że do człowieku. A nie tam... to nie chodzić, no co tu chodzi? Chodzisz cały dzień. Chyba, że hyperpompa chyba zapodasz, no to wtedy ci wyskoczy, kurde, przez... O, wtedy to pompa, słuchaj, Niko, teraz próbuję te nowe formuły hyperpompa. I się załamałeś. Ja pierdolę, taki zbity się robisz, ja pierdolę. A ile brałeś? Jedną nabierkę, czy więcej? Ja próbowałem pół i później cały, wiesz... Całe to? O, ja pierdolę to, wiesz... Ile ci trzymało? 7 godzin jakieś. Bez zjazdu. Ale wiesz co, spałem dobrze. Ja tylko to powąchałem, kurde. Ale spałem dobrze, Michał. Nic, tak? Żadnego problemu nie miałem. No to zajebiście. No przeważnie... A zjazdy jakieś? Nic, żadnego zjazdu, nic. Zajebiście. Ciekawe co to jest za formuła. Kiedy to będzie robił? No, już mam nadzieję, że szybko będzie. Lada dzień w sumie, kurde. Teraz lada tydzień. To masakra. No czyli już wiemy, że tylko aeroby na pusty żołądek na czczo, a inaczej to nie ma sensu. Dalej czytaj. Bo znowu ta laska... Ci wyskakuje non stop chyba. Chcę cię poznać. Może ją poznamy. Może ją do Radia Koksu weźmiemy na wywiad. Tylko, że nie będzie jej widać tam. Dobra. Żona mi nie pozwoli. Mam zamiar kupić masę testa i zastanawiam się, czy kupić do cyklu na tym trochę testosteronu, bo słyszałem, że cykl na samym prohormonie nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo można było nabawić ginekomastii. Pytam się, gdybym nie miał, robiłem cyklu na prohormon, tylko na koksa. Nie robiłem cyklu na prohormon, tylko na koksa. Gość robił koksy. Z koksy można łączyć, z propiodatem jak najbardziej. Każdy prohormon. Ale jak? Co on mówi, że ginekomastii będzie bez koksu? No nie, to bez sensu. Z koksem, z drugim teściem to będzie większy. To jeszcze większy będzie problem, koto. Tak, musisz to zbrać, żeby zablokować estrogen, nie? Chyba, że za dużo testosteronu zapierdoli, to no tak, będzie każdy tak reaguje inaczej też, nie? Tak, każdy reaguje inaczej. Kurde. Niektórzy wpierdalają, to nic nie mają na koksie, żadnej ginekomastii, a niektóry raz, dwa i dostanie, nie? Tak, tak, tak. Jest tak, taki problem, kurde. Spytam się prosto z mością. Czy masz mieć zamiar dzieci? Kiedy będzie twój hardkorowy potomek? To ja? No, do ciebie. No ja już mam dwójkę. Czas na koksa, czas na małe koksy. Słuchaj, dla wszystkiego czas, nie ma gdzie się śpieszyć. To nie te czasy, gdzie kiedyś miało się 20 lat, już dzieci latało. Co ty, teraz już inny czas. Robert po amerykańsku jest kariera. Tak jak większość ludzi, nawet tam rozmawiam z gościami na internecie, to jest, wiesz, ustawione mają kariera, to i potem 50 lat się budzi, o! No to tak, zapomniałem dzieciaka. To już możesz robić, nie? 50, ale słuchaj, tak ale jest łatwa sprawa dzieciak tutaj w Ameryce. Na Stanach. Słuchaj, nie ma żadnej rodziny, dziecko masz, to gdzie zostawisz? No tak. Gdzie zostawisz? To nie jest tak prosto, o, że o, kasa sobie wiesz. Kasa i to nawet z kasą jest ciężko. Kurde, coś dzisiaj znowu, kurde. Chyba się Słuchaj, żeby... Nawciągałem. Dzieciaka, żeby dać gdzieś ktoś popilnował, no to na miesiąc wychodzi około 2–3 tysiące dolarów. No tak, nie aż tak dużo, ale... Jak prywatnie. Dobra szkoła, prywatna szkoła od 1200 do 2000 dolarów. Tak, no tu sam tyle płacisz wiecznie. No. Jest to dużo kasy. I to jeszcze wiesz, i to jest jeszcze szkoła, a jeszcze jak chcesz wyjść gdzieś do kina albo coś. No to tak, jeszcze mówię, no to wszystko około 3000 dolarów, jakbyś chciał zostawić, dziecko jest szkoła, nie? 10–15 dolarów za godzinę za opiekunkę i to jeszcze trzeba komuś ufać, żeby ci pół domu nie wyniosła. Tak. Więc tu są problemy. Więc na razie Robert nie ma dzieciaka. Na razie nie ma, dobra. A będzie adoptował, ponoć słyszałem, z Polski kogoś. Tak. Szuka murzynka małego w Polsce. Ja pierdzielę, ale nie, te pytania po prostu... Mi się coraz gorzej te pytania... Jestem trochę załamany. Słuchaj, jedź na sercowy paradisz. Tak? Tak, zobaczymy, czy zdjęcie mamy. Michał, obiecawali nam, że zdjęcie przyszło. Tak, zobaczymy. No. Nie, te pytania, wiecie co? Okej, zrobię tak. Kilka z tych pytań, co to nam mieliście, takich... dodatkowych na doktorze Zieloncej kilka razy. Tak, to wszystkich nie możemy odpowiedzieć, bo czasu masakra. To trzeba tylko wybrać taki najlepszy. To nie jest tak łatwo, że można się pytać tutaj. Nie jest łatwo, że... Nothing is free. You gotta pay for everything. Dobra. Dobra, porady sercowe. Jedziemy. Klikam zdjęcie. Klikaj zdjęcie. Dawaj. Jest dobra, będzie kolanka, widzisz? Okej, dobra. No. Czarne włoski, ładna niunia. Znowu, czekaj, to z cyckami muszę wyłączyć, bo mi tu skacze. Wyłącz, bo już ci wyskakuje. Gdzie tylko, że włączysz, coś wyskakuje. Dobra. Słuchaj, ze zdjęciem. Siema panowie, od dłuższego czasu podoba mi się pewna laska. Jest jednak problem, jest łatwa i co drugi koleś ją miał i nie chciałbym... Po tych typach lizać szybki. Z drugiej strony jest słodka i śliczna. Co byście zrobili na moim miejscu? Odpuścić sobie, czy rzucić na nią? Coś takiego w tym stylu. No to cipkie to wiesz, no jak wymienia, no to będzie w porządku. Jeśli wymienię go ja pierdolę. Słuchaj, dla zabawy taka laseczka dla zabawy jest fajna, nie? Będziesz miał dobry czas. Ale więcej na poważnie to byś nie doradził. To będzie lipa. To nie doradził. Weź sobie się pobaw, idź dalej. Pobaw się, jak masz 15 lat albo 20 lat, korzystaj z dnia. Pamiętajcie, z życia trzeba korzystać. Ile wlezie, jak jesteście młodzi, kurde. Tak, ja wszystko jest dane. Ja balowałem na 7 dni, balowałem 5 dni. O. I potem 2 dni, jak wracałem ze studiów, to spałem 2 dni, bo moja mama myślała, że tak ciężko studiuję. Nie, moja mama wiedziała, że ja ciężko nie studiuję, ale po prostu słuchaj, tak jest. Trzeba dawać ognia. No też, chodziłem, kurde. Wiesz co, ja byłem kiedyś było tak na siłowni, że ja nawet, wiesz, do kościoła wszystko chodziłem w niedzielę, to kilka razy nawet do kościoła nie poszedłem i wiesz, mówię, o kurde. No, bo powiedziałem kumple, wiesz, wszyscy szli, a ja mówię, wiesz co, nie mogę, kurde, i to akurat w tym samym czasie było i mówię, kościół, siłownia, kościół, siłownia, kościół, siłownia, kościół, siłownia. Do dzisiaj nie pamiętam. Mam nadzieję, że mnie nie pokrzywdzono z tego powodu. Dobra, następna rzecz. Suplement. Siema chłopaki, mój problem jest bliski przyjaciel, ostatnio poznał dziewczynę, okej? Znowu zobaczymy, znowu zdjęcie. Aha, więcej tu chyba zdjęć jest, czy jedno? Nie, jedno. O, muzyczka nawet. Muzyczkę już zaczęło grać. Aha. Ma baloniki. No, schowałaś trochę, ale fajne. Kurde, oczy, nie widziałem. Ej, polskie dziewczyny są zajebiste. Tak, polskie dziewczyny są najlepsze. Ale polskie dziewczyny, jakie mają polskie dziewczyny w Stanach renomę? Słuchaj, nie pierdol, tylko czytaj, co chłopak się to czyta. I wszystkie pisze. Laski już mnie zjebały. Nie. Nie jest tak źle. Słuchaj, Rumunki, tutaj masakra. Siema chłopaki, mu problem jest bliski. Przyjaciel ostatnio poznał dziewczynę, jego pierwsza w życiu. Biega za nią jak pajac, na każde wezwanie jest przy niej. Od pewnego razu zaczyna mnie denerwować, jak myślę odpuścić mu i próbować zrozumieć, czy jakoś temu zapobiec, tej damskiej dominacji. Nawet wziął się za trening na siłowni. No to już... No to jest dobra rzecz, jak się wziął za trening... Wziął się za siebie, to ty mu zazdrościsz, bo pewnie na siłownię nie chodzisz. No, tak. I zazdrościsz mu laski, że laska może... Idź razem z nim do siłowni. Może dupę poznasz. I może dupę poznasz i będzie w porządku. Tak, prosto. Nie ma co. Czysta zazdrość. Sorry, że cię zjechaliśmy, ale tak już dobra. Wychodzi. Siema chłopaki, mam pewien problem z koleżanką. Znamy się od 2-3 lat i od koło miesiąca mam wrażenie, że wpadłem jej w oko. Ostatnio dużo spędzamy czasu ze znajomymi i się zauroczyłem w niej, bla bla bla. Jak rozpoznać, że ona mi daje znaki, że chce czegoś więcej niż zwykłych koleżeńskich znaków. Daje mi znaki, że jej się podobam, ja mam nadal wątpliwości, bo się nie chcę wyjść na debila. Że nie chcę wyjść na debila po prostu. Żeby wiesz, on ma mixed feelings, nie? Aha. I ma nadzieję, że wiesz, że mu wytłumaczymy, czy to jest prawda, czy nie, kurde, czy to jest tylko koleżeństwo, bo wiesz, on pewnie nie chce przyjść i ona myśli, że jest koleżanka, on ją pocałuje, a ona mu z liścia sprzeda, no tak. A ona myśli, że jest koleżanka. Tak. A to się czuje, takie rzeczy idźcie za głosem tutaj, w środku. Ale wiesz, od początku każdy z kolegą, nie, a później się... Tak, od tego się zaczyna. Tak, ale wiesz, musisz poważnie wziąć, ale gdzie zdjęcie? No nie ma zdjęcia. Lipa jest. Tylko 2 zdjęcia. Lipę trochę bez zdjęcia, ale powiem, że no trzeba jakoś uważać na to, spróbować coś, nie? No ale delikatnie. A to się samo, kurde, to się samo sklei, ja też zawsze, kurde, pamiętasz, że miałeś coś takiego, kurde, zawsze, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jest ten moment. No tak, czy to jest kolega, koleżanka? Jeden się boi, drugi, tak. A co? A laska myśli, a co? On podmyśli, wiesz? To jest, kurde, to wiesz, i to się wiara śmieje, że nie, takie rzeczy to tylko jak masz 15 lat jesteś gówniarzem, bo jak już masz 30, słuchajcie, czy masz 15 lat, czy masz 30, czy masz 60 lat, nie ma różnicy pomiędzy relacjami, chłopakiem a dziewczyną, to jest to samo, stajesz się małym dzieciakiem, jak masz nawet 50 lat. Ja miałem takie sytuacje nawet, nie powiem o co tutaj chodzi, ale komuś się pojebało w głowie w wieku 40 lat, takiemu staremu dziadkowi, nie staremu dziadkowi, ale wiecie, bo faceci przechodzą tę drugą młodość, nie, w wieku 40 lat. Nie, około 50. Około 50? No tak 40-50. 55, no. To jest, wiesz, obawiasz się tego, Robert, czy nie, że ci się pojebie w mózgu? A kto tam wie, co się stanie, nie? Pojebie się w mózgu, zaczynamy laski szukać. Będziemy 50 lat, będziemy latać za 18. A dla mnie to jest żałosne, nie? Ale wiesz, w mózgu to nikt ci nie starzeje, nie? No tak. Tak samo, jak zobaczysz młodą laskę, no to... Od razu, nie chcesz patrzeć na starą babcię. No. Nie? Ale mi się wydaje, nie masz, że... ile lat masz, nie? Tak, bo to, wiesz, faceci przechodzą drugą młodość, jak wiesz, w wieku 40-50 lat, ale Dlaczego? Pewnie jest powód, bo twoja baba już się zrobiła babą. No tak. I gotuje zupę w garku, chochlą, jak czarownica już wygląda. Chodzi, papiloty ma na głowie, te takie, wiesz, rolki. No. I obgaduje cię. Kazio, wyjdziesz ty kurwa śmietnik, wiesz, i męczy ci konia, dupy nie zobaczysz w życiu, a potem się dziwi, że takie mieli udane małżeństwo, ale złe, albo świny już się zrobi gruba. No tak, no już nie chcesz na nią patrzeć, czarne kolary nosisz cały czas. I tylko, o ja muszę iść do roboty, słuchaj. Mam zajęty jestem, tyle roboty mam. Tak. Właśnie mi się wydaje, że to zawsze pomiędzy dwoma, to nie jest tak, że facet nagle tam ucieka i wyfruwa z gwiazdy. Ale wiesz, laska no, musi dbać cały czas. Jak ktoś nie obrano, to gruby się zrobi. Ale facet tak samo, nie? Facet też. Tak, na pewno, ale facet wiesz, facet facetem już. Wiesz o co chodzi. No na pewno jakiś kurde jak nie ugoli się, nic się nie wymyje, no to dziad pierdolony już jest, nie? No tak, no ale no nie jest pewnie ciężko tak zrobić z facetem. No tak. Babie się pewnie, wiesz, kobiecie jest łatwiej się pewnie zapuścić, nie? No tak. Ale wiesz, no to w sumie to jest dobre, wiesz, jak wychodzi na zewnątrz, gdzieś do sklepu, no to cały czas musi o siebie dbać. Tylko, no że kobieta tak popuszcza, wiesz, po trochu tak ci popuści. Wiesz, lekko i potem się starą babą. Nagle z dnia na dzień nie będzie chodziła w piżamie do sklepu. Albo nie wiadomo w jakiejś tam fryzurze, kurde, nie wymyta, kurde. Ciężka sprawa, dobra już nie mówcie. Zaraz rozwody będą z dziadkami. Ale wiecie, tak, to trzeba kurde prosto, trzeba swój standard życiu, trzeba cały czas pracować do góry. Nie ma czegoś takiego, że masz 40 lat, już jesteś stara baba, albo stary facet, albo 50 lat i już i tak długo byłeś ze sobą, żeby być do końca życia. Nie ma czegoś takiego. Przecież są kobiety, które się jeszcze żenią w 50 lat. Dziada swojego zostawiają, że stary dziad, albo facet zostawia kobietę. Nie no, to wiesz, no to muszą dbać obydwie, nie? No i to trzeba, relationship, musisz dbać o te zachowanie takiej równowagi, rozmawiać, dużo rozmawiać ze sobą. Żeby było jeszcze coś interesowało przez tyle lat, nie? Tak. A jak już nie masz nic do gadania ze sobą, no to już no to wiadomo, to zobaczysz jakąś tam kobitkę gdzieś tam. Ale cały czas pracować na tym musisz, Michał. No cały czas. Cały czas. Wiesz, nie możesz tak, bo to jest wszystko iluzja, nie? Bo to jest wszystko totalna iluzja. Zobacz, teraz wiesz, pojechałbyś do Polski, jakaś kocica by się zawinęła wokół ciebie. To jest iluzja kompletnie, nie? Bo nie widzisz jej, jak ona, wiesz, wali kupsko, dosłownie nawet mówiąc. Nie widzisz ją, jak się budzi rano, bez makijażu, wygląda jak... Chciał budzić rano. Nie widzisz, tylko widzisz taką, wiesz, taki glamour cały, jak z klubu nocnego, praktycznie, nie? A potem się budzisz rano przy takiej babie i jak się dostała? I potem jeszcze, wiesz, jeszcze marudzi, potem ma jeszcze okres, potem ma to i to samo cały czas, więc trzeba dbać o swoje te hobity. A jak ty dbasz, Robert, o swoje relationship, o swoją relationship? Małżeństwo już teraz, nie? No tak. Bo dla mnie jest, wiesz, dla mnie kurde... Dobrze, nie widać, że dobrze dbam. Jak pierdolę w stół, to nie ma lepiej, kurde. Kobietę trzeba trzymać krótko. Jak kobietę zobaczysz w przedpokoju, to znaczy, że masz za krótki łańcuch, bo musi być w kuchni. Kasia jest fajna, Kasia ładnie ugotuje, przyjdziemy, jest prawdziwa polska kobieta, kurde. Tak, full service. No nie full service, ale... Ale słuchaj, jak ci baba w domu nie posprząta, nie zrobi rzeczy, no to to na cholerę masz babę. Ale już jak dupy nie da, to bo wiesz, jak posprzątaj to, też weźmiesz sobie housekeeping na czyszczenie, a możesz laskę sobie wziąć, ale to też ci szczęście nie da, nie? To jest ciężka sprawa, to jest tak jak z siłownią, to jest jak z wszystkim. Jakbyśmy mieli receptę albo tabletkę na każdy problem, to byśmy byli multi-bilionerami. Najpierw musisz się zgadzać, charaktery i tak dalej. Jak się nie zgadza, no to z tego nic nie wyjdzie, nie? To jest masakra. Możesz kurde pracować na tym 20 lat i lipa wyjdzie. Tak, no bo wiesz, wiara żyje w tej iluzji, że będzie lepiej jak już się ożenimy. Nie, będzie gorzej jak się ożenimy. I dlatego to jest tyle rozwodów. Ameryka to jest najbardziej pojebany kraj, jeżeli chodzi o rozwody. Teraz już w Polsce wchodzi rozwodów pełno, nie? Tak? No. Bo teraz się zrobili free, każdy, tak wolność umysłu, wtedy każdy się rozwodzi. No wiesz, tam są rozwody. Dobre, nie będziemy mówić o tym. Nie będziemy o tym mówić, to są sprawy prywatne. Full service. Ale jak potrzebujecie, jak potrzebujecie jakieś dorady, no to doradzimy tam. Jeszcze ostatnia sprawa. Już idziemy. Ostatnia sprawa, gorąco się robi to. Tak, tak, tak. Klimy trzeba. O, już porady sercowe. Dobra, co jeszcze mamy? O, mam problem. Gdy całuję się z moją dziewczyną z językiem, to ona wsadza mi język do gardła. Tak głęboko, że aż się duszę. Ja pierdolę. Proszę Ciebie, co ja teraz mam zrobić? Do gardła wsadza. Może ona jest już miją. No, do gardła. Nie słyszałeś, że tak. Ja nie słyszałem. Kurde. Ja biedniczę, co zrobić, kurde? Obciąć jej język. Ugry, wiesz co, jak ona ci tak wsadzi język, to ją w język. No. Nie no, może nie, co można? Może się powiedzieć, że nie wpierdala językiem, nie do jadła. Bo się uduszę. No. Albo wymiotujesz, od razu. Albo musi laskę mu robić. Niech się nie całuje, tylko laskę od razu robi. O, to jest po prostu bardzo hardcore. To tym językiem porad. Może ma długi język, to owinie naokoło tym językiem, rozumiesz? Ej, no. Daj nam adres tej laski. No. Następnym razem wsadź zdjęcie i nam to do niej zadzwonimy, jak będziemy w Polsce. No? Zdjęcie musisz wysłać. No właśnie, ale już jest lepiej, chłopacy, już o wiele lepiej. Dzieje. Dwa zdjęcia są i my zawsze będziemy brali te pierwsze jako poradę ze zdjęciami. Dobra, spadamy już. Tak, nie ma co, spadamy co Robert? Jeść coś. Robert, kurde, Robert, co teraz robisz, powiedz? Co robię? Nic na razie nie można mówić, co robię. Ale dużo się dzieje, powiem wam, że dużo się dzieje za kulisami. Za kulisami, tak. Bo nie będziemy na razie, o tym nie można gadać, bo teraz tak. Już zauważyliśmy, że jak gadamy, to bardzo dużo ludzi się zaraz rzuca na to, co mówimy, więc będziemy, jak już się to stanie, to wtedy będziemy gadać. Tak, właśnie, wtedy będziemy gadać, teraz odwrotnie robimy. Teraz robimy trochę odwrotnie, więc może być chwilowo nudno, ale na końcu będzie fajnie, więc dobra. Doktor Zielonka w tym tygodniu. Doktor Zielonka będzie, wywiad z doktorem Kuliszem będzie w piątek, więc będzie się działo. I kiedy będzie update na blogu jakimś, Robert? Będzie w tym tygodniu, ale nikt nie chce teraz oglądać. Teraz jest lato, wiara się opierdala. A siłownie nikt nie chodzi chyba, nie? Teraz. A ja właśnie teraz napierdalam na maksa. Ja też napierdalam. Lato jest najlepiej. No wiesz, może masy było, Michał. No. Masakra. Dobra. Kończymy. Dziękujemy wam za wasz czas. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. O kurde. Radio Koksu. Jedyne hardkorowe radio w Polsce.